nie można było sobie pozwolić na odwalanie chałtury i trzeba to było zrobić no dobrze. Kilka prób wystarczyło. No i sama oprawa oczywiście koncertu i frekwencja publiczności, która no, przyszła, dopisała, zachowała się pięknie. To byli sami swoi, ludzie stąd, nie? Dzieci, znajomi tak samo i... Ja no, może odrobinę tremy było, ale z drugiej strony rozumiałem też to, że to nie ma być profesjonalne wykonanie, tylko mamy to zrobić my, ludzie ze Zgłownia, że po prostu śpiewamy dla Totka i od siebie. Czy słyszysz mój błagalny głos? W niedzielę 11 września otwarliśmy uroczyście park imienia Tadeusza Nalepy, tutaj właśnie w Zgłowniu. Dlaczego Tadeusza Nalepy? Dlatego, że Tadeusz tutaj się po prostu urodził. Ten pomysł jeszcze ma dużo wcześniejsze korzenie, ponieważ poznałem moją żonę i ja jej mówię, słuchaj, tu ze Zgłomnia taki Tadek Nalepa był, ja ci puszczę ten kawałek. To jest człowiek stąd i ja tego Tadka tam co jakiś czas puszczałem. Odniósł właśnie taką taki życiowy sukces, który no, w Zgłomniu właściwie został zapomniany. Ponieważ uczę historii, zgromadziłam grupę uczniów, którzy zaczęli szukać śladów Tadeusza Nalepy po Zgłobniu. Znaleźliśmy groby rodziców, dziadków, znaleźliśmy miejsce, gdzie mieszkał. Dotarliśmy do jego najbliższych krewnych. Ten film znajduje się na YouTubie. Pojawiły się też pomysły, żeby stworzyć na stałe w bibliotece kącik Tadeusza Nalepy. Prowadziliśmy też lekcje biblioteczne we współpracy z panią Krystyną Miłek, z innymi nauczycielami Szkoły Podstawowej w Zgłobniu. Postanowiliśmy wydać książkę dla dzieci o Tadeuszu Nalepie i przygotowałam ten tekst w ten sposób, żeby przypominał on opowiadanie, czy też nawet bajkę dla dzieci. Chciałam przeforsować taką ideę, żeby szkoła miała imię Tadeusza Nalepy. No niestety nie udało mi się. W związku z tym czyniłem po prostu starania, żeby nadać park Zgłobniu imieniem Tadeusza Nalepy. Wiem, że dom dziadków Nalepy był obok mojej posesji, na której teraz mieszkam. Wiem też, że wujek Tatka, Bryła Edek niejaki, to był taki w oczach ludzi ze Zgłobnia, no, dziwak trochę. No i ten gość kupi pierwszą gitarę Tatkowi, więc no tutaj bardzo duży wkład w karierę właściwie Tadeusza. Miałem możliwość rozmawiania z jego ciotką, Stefanią Rzepką, która mieszkała obok mnie. Pokazywała zdjęcia Tadeusza i jego brata Czesława. W okresie wakacji przyjeżdżali właśnie do tej ciotki. Mieszkańcy bardzo mocno pamiętają te czasy i zgłosili się do nas z inicjatywą oddolną, żeby właśnie temu miejscu nadać jego imię. Ktoś to, co mówi mi przez szybę, że mam wielki dług. Wraz z dziećmi, ich rodzicami, całą społecznością lokalną udało nam się przygotować świetną imprezę. Złodziej urwał się ze sznura i mu sobie szyję z biednych drzwi. Zanim przystąpimy do takiej części bezpośrednio związanej z twórczością Tadeusza Nalepy, oczekuje nas wyjątkowy spektakl. Bardzo lubią nasi podopieczni występować. Bardzo lubią czytać, dlatego taki właśnie pomysł, że stworzymy materiał płytowy, który będzie oparty o teksty śpiewane przez Tadeusza Nalepy. No ja wymyśliłem to w ten sposób, że będą one czytane. Płyty zostały w trakcie koncertu rozdane publiczności. Dbaj o miłość. Miłość to kruchy kwiat. Noś ją w środku serca. Tam dni są słoneczne, tam łąki zielone, chłopcy z nich. Całym reżyserem i scenarzystą tej imprezy był Tomasz Pawlukiewicz. Bardzo chcieliśmy podziękować panu Jerzemu Czeruśniakowi, który ogarnął tą imprezę muzycznie. Te ludowe nutki w wykonaniu Bogdana to takie przypomnienie, że dziadek Nalepy Michał był muzykiem ludowym. Skrzypkiem nie byle jakim, bo skrzypkiem prymistą, kapeli, która po okolicy była bardzo znana. Gdybyś nie śnił mi się w nocy, hej, gdyby
Chciałam bardzo przywitać Czesława Nalepę, jego rodzinę, fanów i cała rodzina, ta również ze Zgłobnia. Że ją kochasz, każdy wie, że wiesz inną, a nie mnie. Próby odbywały się podczas wakacji. Po jakimś tam pierwszym, powiedzmy, szoku. Przyzwyczaiłem się po prostu do tego, aczkolwiek no nie jest to proste z dziećmi pracować. Po 5 godzin siedzieliśmy w szkole, dopracowywaliśmy każdy element. Tadek przyjeżdżał do Zgłodnia na wakacje do swoich dziadków, bo tak było. Z kolei ten Tadeusz jeździł do swojej ciotki na to samo podwórko, na którym wychowywał się Tadek Nalepa i grywał z nimi w palanta. Poczekaj, miła, ja do ciebie przecież wrócę. I do stóp ci księżyc rzucę, złoty księżyc naszych snów. Odważyłem się, no ale kosztowało mnie to dużo nerwów i chociaż no jest, no lubię śpiewać, ale to trudne było dla mnie. Jerzy Czeluśniak na basie, szef muzyczny naszego koncertu. Brawa dla Jurka, który naprawdę społecznie tu wiele godzin spędził razem z nami. A to Waldi Rzeszut, gitarzysta, kompozytor. Brawa dla Waldiego, on tu przyjeżdżał naprawdę z miłości do Nalepy i do Zgłobnia po prostu na te próby. Damian Drżał, absolwent naszej szkoły, wybitnie utalentowany. W tej szkole uczy jego mama. Kiedyś uczyła jego babcia. Maksymilian Gajdek. Babcia Tadeusza Nalepy była również pra-pra-babcią Maksa. Zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Wszyscy muzycy mi się podobali, a najbardziej saksofonista i Andrzej Miłek, którzy notabene są moimi dalekimi kuzynami. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Najbardziej podobał mi się perkusista. Reszta tych moich włosów na głowie mi stawało, jak słyszałem, jak on grał. Bardzo fajne doświadczenie, że mogłem sobie zagrać z doświadczonymi muzykami. Dano mi wolną rękę, jeżeli chodzi o dobór muzyków, że mogłem zagrać z moim przyjacielem i wieloletnim kolegą z zespołu, Waldkiem Rzeszutem, bo wiedziałem, że po prostu zagramy, w ogóle nie patrząc się na siebie. Odszedłeś tak szybko, jak obłok na niebie, a myśmy czekali tu w Zgłobniu na ciebie. Pukam do drzwi twego snu, pukam do twej nocy, znów to ja. Pochodzi ze Zgłobnia, z tak małej wioski, ale o takim wielkim sercu i głosie. Ale naprawdę to, jakie piosenki tworzył, to są naprawdę piękne są te piosenki. Nie wiem o nim za wiele, ale wiem, że umiał muzykę bardzo dobrze śpiewał. Ja uwielbiam jego utwory. Naprawdę to są duże talenty. Tylko odpowiednio zadbać o te talenty, odpowiednio przeszkolić i będziemy mieć ze Zgłobnia znowu kolejny muzyk. Muszę powiedzieć, że to było piękne, jak nasi ludzie stąd, nie, dzieci, tam ci rodzice patrzyli na to wszystko. Trzeba podziękować też Krystynie Miłek, która no, włożyła w to całe serce i ruszyła się pamięć o Tadeuszu Nalepie. Było zdecydowanie bardzo dużo, sporo fajnych opowieści o Tadeuszu Nalepie. Nie był to taki koncert, tylko sama muzyka. Anno, nie mów nic, proszę cię, nie mów kiedyś, wrócę tu,
Rada Miejska w uchwale uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Parkowi nadaje się imię Tadeusza Nalepy. Ile razy będziecie Państwo w tym parku, to oczywiście pamiętajcie o Tadeuszu Nalepie i pamiętajcie o jego piosenkach. Może po prostu nućcie sobie te piosenki. Dziękujemy Panu Bogu za Tadeusza Nalepę. Niech dobry Bóg przyjmie go do swojej chwały, do radości pośród świętych i błogosławionych i da mu głos solowy w tych wszystkich chórach niebiańskich. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej! Na pewno będziemy starali się wokół niego budować taką historię, budować cykl imprez, które będą upamiętniały jego życie i twórczość. Wiadomo, jak to jest, jak ludzie, którzy nie mają doświadczenia, próbują coś śpiewać, więc nie zawsze wychodzi, ale to nie o to chodzi. Ważne jest, żeby śpiewać od siebie, tak jak Tadek właściwie. Dzisiejsza impreza była bluesowa i wydaje mi się, że ten charakter oddała i publiczność, i my jako wykonawcy, więc chwała Tadeuszowi. Szaleńca, czy szaleńca sen? Ktoś to, co mówi mi przez szybę, że mam wielki dług. Ktoś to, co mówi mi przez szybę, że mam wielki dług. A złodziej urwał się ze sznura i mył sobie szyję z biednych drzwi. Czy to jest tylko sen szaleńca? To w szaleńca sen.